partnerem podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. Na przykład, czego ja jestem zwolennikiem i sama stosuję, tak, intermittent fasting, tak? Powiedziałam, czyli tak od podstaw, co to jest, bo to są różne formy, tak zwane 16:8 albo 5:2 na przykład, tak? 16:8 bazuje głównie na tym, że przez 16 godzin, przez 8 godzin jemy, przez 16 godzin pościmy i tak, jak sobie myślimy o tych liczbach, to wydaje nam się taka abstrakcja. Tak naprawdę to może wyglądać tak, że po prostu jesz śniadanie o 12 i ostatni posiłek jesz, nie wiem, około 18, 19, już teraz ciężko mi wyliczyć godziny, ale jesz po prostu późne śniadanie i stosunkowo wczesną kolację i nie jesz już nic wieczorem. I wiele było tych badań, jakby pamiętamy też te wszystkie dogmaty i teorie, że nie jemy po 18, ludzie się najpierw w tym fascynowali, później się z tego śmiali, natomiast naprawdę teraz też już uważam, że jest to pewne, że ponieważ my funkcjonujemy z zegarem biologicznym, pewnie zaraz sobie też o tym porozmawiamy, ale jesteśmy absolutnie, choćbyśmy nie wiem jak chcieli tutaj ująć to, że jesteśmy człowiekiem i nasze człowieczeństwo czyni nas wyżej niż inne zwierzęta, nie. My tak samo jak zwierzęta funkcjonujemy z zegarem słonecznym, z zegarem biologicznym, z rytmem dobowym, zresztą Nobel 2017 wykazał, jakie to ma znaczenie, że my naprawdę po 18, po tej 19, 20, szczególnie zimą, kiedy nie ma światła słonecznego, nasz organizm zwalnia, nasz metabolizm zwalnia, generalnie jeżeli chodzi o wyrzut leptyny, o ten sygnał sytości, to wszystko zwalnia i rzeczywiście intermittent fasting w kontekście i długowieczności, wielu parametrów metabolicznych, takich jak cholesterol, trójglicerydy, właśnie walka z insuliną, z leptynoopornością, post taki przerwany, który tak naprawdę nie jest trudny, jeżeli jemy po prostu świadome, zdrowe rzeczy, które nas rzeczywiście sycą, jesteśmy w stanie to utrzymać, naprawdę ma rewelacyjne efekty. Tylko warto właśnie przestrzegać tych jakby okien żywieniowych. Czyli jeżeli na przykład ty, wiesz, też musisz sama poczuć swój organizm, bo to nie chodzi o to, żebyś ty zjadła i cały dzień głodowała. Nie, jeżeli zjadasz posiłki syte, wartościowe, to szczególnie intermittent fasting jest łatwo utrzymać na diecie ketogenicznej i wysokotłuszczowej, bo są po prostu syte. Nie wyrzucają ci insuliny te posiłki, nie mają w sobie tak naprawdę glukozy, nie mają węglowodanów, więc my nie czujemy tego drop-down, że kurczę, jesteśmy głodni, bo spadła nam insulina. Więc rzeczywiście na dietach wysokotłuszczowych, ketogenicznych jest łatwiej. Ale ja osobiście nie jestem, w tej chwili miałam epizod i jakby chwalę sobie tą dietę, ale nie jestem na diecie ketogenicznej, jestem na diecie, myślę, zbilansowanej i rzeczywiście zjadam ten ostatni posiłek o 17:18 i naprawdę czuję się bardzo dobrze. Czuję się dobrze kognitywnie, to znaczy czuję, że moja głowa pracuje, że bardzo długo przez cały dzień jestem taka, po prostu mam czujna. Taka czujna i mam rzeczywiście taki chaos twórczy, ale w dobrym tego słowa znaczeniu, że chce mi się działać, chce mi się pisać, coś tam liczę, coś tam rozkminiam, czy to z biochemii, czy działam w jakichś tam innych projektach. I rzeczywiście widzę, że kiedy trzymam się tych takich swoich cykli żywieniowych i że jem z głową, staram się być głodna czasami, nie muszę cały czas mieć tych pudełek, bo kiedyś też oczywiście przeżyłam epizod jedzenia co 3 godziny, dieta pudełkowa, to po prostu ja czuję, że to jest dla mnie bardzo, bardzo dobra rzecz. I naprawdę, no parametry, mówię, kieruję się tutaj badaniami naukowymi, takimi metaanalizami, czyli nie badaniami na 30 grupach, tylko na kohortach kilkuset tysięcy osób. Wskazuje, że i intermittent fasting, i alternate day fasting bodajże, czyli post co drugi dzień, no mają zbawienne skutki. Nowa myśl na dziś czeka na Ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.